Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Wyposażenie Zakładów Przetwórstwa Spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Urządzenia wykorzystywane w przemyśle spożywczym składają się z wielu połączonych ze sobą elementów. W zależności od ich przeznaczenia mogą to być połączenia, łożyska, zawory, przekładnie oraz gotowe mechanizmy. W niniejszej części szkolenia zapoznamy się bliżej z działaniem przekładni. Przekładnia to urządzenie lub zespół urządzeń, które służą do przeniesienia ruchu z elementów napędzających na element napędzany przy jednoczesnej zmianie parametrów ruchu, takich jak prędkość i siła. Przekładnia może zmieniać jeden rodzaj ruchu na inny, lub nawet taki sam. Na przykład może zmieniać ruch obrotowy na ruch obrotowy, ruch obrotowy na liniowy, ruch liniowy na obrotowy. Ruch liniowy na liniowy. Przekładnie dzielą się na: Przekładnie mechaniczne, hydrauliczne, przekładnie pneumatyczne. Przekładnia może pełnić rolę reduktora przekładnia redukująca gdy człon napędzany obraca lub porusza się z mniejszą prędkością niż człon napędzający multiplikatora przekładnia multiplikująca. Gdy człon napędzany obraca lub porusza się z większą prędkością niż człon napędzający, wariatora, czyli przekładnią o zmiennym przełożeniu. Przekładnie można podzielić zarówno według kryterium sposobu przekazania napędu, jak i ze względu na element przekazania napędu. Zapoznajmy się z tymi podziałami. Przekładnie cierne. Napęd w przekładni przenoszony jest poprzez tarcie jednej powierzchni o drugą, np. przekładnie cięgnowe, pasowe, przekładnie kształtowe. Napęd przenoszony jest poprzez zazębianie się elementów, np. przekładnie zębate, wielostopniowe, ślimakowe, przekładnie z przekazaniem bezpośrednim, występującym między dwoma elementami, przekładnie z przekazaniem pośrednim, gdzie występuje dodatkowy element. Każda przekładnia ma swoje zalety i wady. Na przykład, przekładnia cierna charakteryzuje się prostą konstrukcją i bardzo dużą odpornością na przeciążenia. Jej wadą jest szybkie zużycie powierzchni ciernej, co obniża funkcjonalność przekładni, a także możliwość wystąpienia poślizgu między elementami przekładni. Przy większej mocy są także problemy z jej chłodzeniem. Przekładnia łańcuchowa ma dużą wytrzymałość oraz brak poślizgu. Jej wadą jest nierówność pracy oraz duża hałaśliwość. Przekładnia zębata ma małe gabaryty i łatwo jest ją wykonać. Charakteryzuje się cichą i równomierną pracą, ma wysoką sprawność i dużą moc. Jej wadami są niskie przełożenie dla pojedynczego stopnia, sztywna budowa, brak zabezpieczenia przed przeciążeniem, bez smarowania, hałaśliwa praca. Należy ją obficie smarować, co daje wysoki koszt. Przekładnie stosuje się w zależności od rodzaju maszyny i celów, jakie mają spełnić. Dobierając właściwą przekładnię, możemy być pewni, że nasza maszyna będzie pracować wydajniej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.